Witaj, drogi widzu. Jest takie zdanie w Piśmie Świętym, w 4 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, które przykuło kiedyś na dłużej moją uwagę. Zdanie owo rozpoczyna moment kuszenia Jezusa przez diabła na pustyni. Zaprowadził diabeł Jezusa do miasta świętego. Przeczytać można Biblii u świętego Mateusza, a potem następuje diabelska zachęta, aby Jezus, wystawiając Boga na próbę, rzucił się ze szczytu świątyni w dół, tak, aby aniołowie Boży mogli go złapać i podtrzymać. Zaprowadził diabeł Jezusa do miasta świętego. Stąd właśnie tytuł dzisiejszego nagrania. Przypomnienie tego, że szatan działa notorycznie w naszym życiu, bardzo, bardzo sprytnie i nie zawsze otwarcie prowadzi człowieka na manowce. Czasem, aby zmylić, uśpić, podejść, rozbroić i oszukać człowieka, kieruje go do miasta świętego, do kościoła albo jakiegoś innego miejsca, co do którego człowiek sobie myśli, fajnie, że tu jestem. A wtedy właśnie zły duch zsyła na człowieka jakieś silne pokusy, zastawia przeróżne pułapki, robi wszystko, aby człowiek zgrzeszył, aby człowiek na jak najdłużej odsunął się od Boga, nie stawiał Boga na pierwszym miejscu, o Bogu wcale nie myślał. Najgorsze jest to, że ze względu na słabość ludzkiej natury i silną skłonność człowieka do grzechu, nie musi się wcale z reguły zbytnio wysilać. Człowiek popełnia grzechy ciężkie, bowiem niezwykle, niezwykle łatwo. Dlatego właśnie warto nieustannie prosić naszego Stwórcę o obronę przed złym duchem, o wytrwanie w łasce uświęcającej, o wierność Bogu. Bez wsparcia z nieba człowiek zawsze bowiem prędzej czy później całkowicie polegnie i da się złapać w sidła zastawiane przez szatana. Zły duch zna bardzo dobrze słabe punkty człowieka, wszystkie ludzkie słabości. Diabeł nie zawsze prowadzi człowieka otwarcie na manowce, jest na to bowiem zbyt inteligentny. Jego taktyka jest niezwykle wyrafinowana i podstępna. Tylko ten, kogo wspiera Jezus, jest w stanie przed złym duchem się obronić. Tylko ten, kogo wspiera moc Boża, jest w stanie odnieść nad złym duchem zwycięstwo.